Zasadnicza część sezonu Fortuna pierwszej ligi za nami, ale to nie oznacza końca pierwszoligowych emocji. Z awansu cieszyły się już ekipy ŁKS-u oraz Ruchu, a trzeciego Beniaminka PKO Ekstraklasy wyłaniają dwustopniowe baraże. Spójrzmy, co przyniosły nam półfinałowe starcia. Oba półfinałowe mecze zaplanowane zostały na wtorek. Najpierw rywalizacja toczyła się w Krakowie, gdzie Wisła podejmowała puszczenie po Umice. Z kolei w drugim meczu ekipa Bruk-Bettermaliki Nieciecza grała ze Stalą Rzeszów. Nasze podsumowanie zaczynamy od Krakowa i starcia czwartej w sezonie zasadniczym Wisły z piątą Puszczą Niepołomice. Biała Gwiazda dzięki zwycięstwu w Łęcznej w ostatniej kolejce przy porażce Puszczy z Chrobrym Głogów rzutem na taśmę przeskoczyła Niepołomiczan w tabeli, dzięki czemu mecz rozgrywany był na stadionie przy Rejmonta. Spotkanie zaczęło się od wzajemnego badania sił. Po stronie Wisły najpierw spróbował Rodado, ale został skutecznie zablokowany. Natomiast w ekipie Puszczy nieudanie uderzał się Maszko. Po pierwszym kwadransie nieco tempo starała się podkręcić Biała Gwiazda. Po centrze Żunki główkował szot, ale tym razem nie powtórzył swojego wyczynu z Łęcznej, kiedy to wpisał się na listę strzelców. Chwilę później szczęścia poszukali również przyjezdni, ale po strzale Mrozińskiego na posterunku był Biegański. Wisła w tym sezonie dwukrotnie w lidze musiała uznać wyższość Puszczy, a w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski z problemami wyeliminowała ekipę z Niepołomic. Tutaj widzimy próbę najlepszego strzelca Wiślaków Luisa Fernandeza, ale trafiła ona tylko w boczną siatkę. W 33 minucie w ofensywie Puszcza centrę w pole karne posyła Pięczek, a tam najlepiej w powietrze wychodzi Kamil Zapolnik i niespodziewanie to goście są na prowadzeniu. Co ciekawe, Zapolnik na murawie pojawił się kilka minut wcześniej, gdy zastąpił mającego już na swoim koncie żółtą kartkę Tiakane. Przytomna reakcja Tomasza Tułacza opłaciła się, a w doliczonym czasie pierwszej połowy Żubry mają jeszcze rzut rożny. Dobre dośrodkowanie z narożnika posyła Pięczek, a z radarów wiślackiej defensywy znika Łukasz Sołowiej i podwyższa na 2-0. Konsternacja przy Rejmonta, a Puszcza znów pokazuje swoją najmocniejszą stronę, czyli stałe fragmenty gry. Wisła znalazła się w trudnym położeniu i podopieczni Radosława Sobolewskiego od początku drugiej części musieli przystąpić do odrabiania strat. W 53 minucie na indywidualne wykończenie zdecydował się Żunka, ale piłka po jego strzale trafiła w słupek. 180 sekund później wydawało się, że wymarzoną okazję będzie miał Fernandez, jednak w najważniejszym momencie zbyt daleko wypuścił sobie piłkę i zdążył ze skuteczną interwencją Komar. W kolejnych fragmentach rosła przewaga Wisły, ale brakowało efektu. Krakowianie mieli dwie kolejne szanse i w obu przypadkach minimalnie niecelnie uderzał Rodado. Z perspektywy gospodarzy czas nieubłaganie uciekał. To już 84 minuta. Na strzał z dystansu decyduje się Aleks Mula i jesteśmy świadkami efektownego trafienia. Nieco pomógł jeszcze w tym przypadku rykoszet, ale najważniejszy jest efekt, gdyż odżywają nadzieje Wisły na odrobienie strat. Wisła zamiast jednak pójść za ciosem, to rozbijała się o dobrze zorganizowaną defensywę gości. A dodatkowo w 91 minucie po serii błędów w sytuacji sam na sam znalazł się Lucjan Klisiewicz i okazał się on bezwzględnie skuteczny. Stracił równowagę Moltenis, a wprowadzony z ławki rezerwowych 21-latek praktycznie przypieczętował awans swojej drużyny. Na tym jednak nie koniec. W czwartej doliczonej minucie po dalekim wznowieniu gry przez Kevina Komara ponownie niefrasobliwość wiślackiej defensywy wykorzystał Klisiewicz i z pozycji leżącej zdążył oddać zabójczy strzał. Gwóźdź do trumny w wykonaniu Puszczy, która rozbija Wisłę aż 4-1 i tym samym w pierwszym barażowym półfinale sprawia ogromną niespodziankę. Znamy już pierwszego z finalistów, czas poznać drugą z drużyn, która wyszła zwycięsko z półfinałowej batalii. W Niecieczy Bruk-Bettermalika grała z pierwszoligowym Beniaminkiem, który udział w barażach zapewnił sobie w ostatniej kolejce, czyli Stalą Rzeszów. Od pierwszych minut mecz toczony był w wysokim tempie. W 8 minucie pierwsza warta odnotowania próba, ale Hilbricht nie zdołał trafić w światło bramki. Inaczej było po drugiej stronie, gdzie Stal teoretycznie znalazła sposób, aby umieścić piłkę w siatce. Jednak gol Patryka Małeckiego nie mógł zostać uznany z powodu spalonego. Jeszcze przed upływem kwadransa pierwszemu poważnemu testowi poddany został Bąkowski i młody golkiper spisał się bez zarzutu, parując na poprzeczkę nieoczekiwane uderzenie Karaska. Na otwarcie drugich 15 minut szczęścia szukał Michalik, chociaż w tym przypadku zabrakło precyzji. Kilkadziesiąt sekund później gospodarze mają stały fragment. Centrę z rzutu wolnego posyła Karasek, a w 16 najwyżej w powietrze wychodzi Wiktor Biedrzycki, po czym piłka wylądowała w bramce.
Nie uratował swojej drużyny Bąkowskiej, a Biedrzycki, mimo że jest nominalnym obrońcą, to po raz kolejny pokazał swój strzelecki instynkt. Stal chciała szybko odpowiedzieć. Najpierw Ląskę efektownym strzałem zewnętrzną częścią stopy do wysiłku zmusił Poczobut. Z kolei następnie znów atakował aktywny od pierwszych minut Michalik. Przed przerwą jeszcze raz ruszyli Rzeszowianie. Jednak po zagraniu Mustafajewa zabrakło skutecznej finalizacji. Drugą połowę za Nimuszem starali się zacząć Stalowcy. Z dystansu huknął Danielewicz, ale piłka poszybowała ponad poprzeczką. Termalika nie zamierzała się tylko bronić. W 54 minucie kombinacyjnie zagrały Słoniki, najpierw Hilibrycht piętą, później Radwański. Zagrał idealnie wzdłuż bramki, a tam formalności dopełnił Muriz Mesanowicz. Doskonała akcja gospodarzy, dzięki której odskakują oni na dwie bramki. Sytuacja Stali stała się bardzo trudna, ale drużyna, z którą po barażach żegna się trener Daniel Myśliwiec, nie zamierzała wywieszać białej flagi. W 56 minucie świetnie przymierzył Poczobut, po czym wyśmienicie w bramce pofrunął Ląska. Rzeszowianie nie mogli znaleźć drogi do siatki. Tutaj widzimy kolejne w tym meczu uderzenie autorstwa Michalika, a na kwadrans przed końcem po centrze z rzutu rożnego i zgraniu Danielewicza centymetry od sięgnięcia piłki był Prokicz. W doliczonym czasie jeszcze jedną okazję miał Poczobut, ale i w tym przypadku przestrzelił. Stal musi pogodzić się z porażką, a ekipa Brugbet Termaliki już może szykować się na niedzielny finał. Podsumujmy sobie wyniki półfinałowych starć. W pierwszym z meczów Wisła Kraków uległa Puszczynie Połomice aż 1-4. Z kolei w drugim z meczów Brugbet Termalika Nieciecza uporał się ze Stalą Rzeszów, wygrywając 2-0. Oznacza to, że w finale czekają nas małe derby województwa małopolskiego, a spotkanie zostanie rozegrane w Niecieczy w niedzielę o godzinie 18. Dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność i już teraz zapraszamy Was, abyście byli wraz z nami w najbliższych dniach. W niedzielny wieczór zostanie rozegrany finał baraży, a obszerny skrót z tego zapowiadającego się niezwykle emocjonująco wydarzenia obejrzycie oczywiście na naszym kanale. Do usłyszenia!